Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, Cadillac CT4V, czyli taka, można powiedzieć, trochę mniej agresywna wersja od tego Cadillaca, którego mieliśmy ostatnio do odblokowania w Forza Horizon 5. Dla porównania, tamten miał V8, chyba 6,1 litra. Tutaj mamy V6, 3,6 litra w standardzie oczywiście. I możemy tutaj mieć dwie skrzynie. Jedna skrzynia to jest 6-obiegowa, druga to jest 10-obiegowa automatyczna, 6-obiegowa oczywiście manualna. Do tego sobie zaraz przejdziemy, bo jest ciekawa sprawa z tym związana. Natomiast ten Cadillac, tak samo jak i poprzedni, autentycznie fantastyczne samochody. Jestem ogromnym fanem. Wyglądają niesamowicie, chociaż tamten oczywiście trochę bardziej agresywny ze względu na to, że i też większy silnik, i też szybszy, i ten wygląd jest również zachowany, taki bardziej, wiesz, męski bym powiedział, ale dźwięk tutaj jest fenomenalny, posłuchajcie. I to jest V6. V6 3,6 litra. No i przejedźmy się nim kawałek. On jest teraz praktycznie fabryczny. Ja go tylko trochę obniżyłem i dałem mu większe felgi. Tutaj mamy 18-calowe felgi w standardzie. Tam mieliśmy 20-calowe felgi w standardzie. I zaraz wam pokażę coś ciekawego odnośnie tej skrzyni biegów. Zobaczcie sobie. Teraz w tym samochodzie, w ogóle model, który mamy w Fordzie, jest to model ze skrzynią manualną. Zaraz przejdziemy sobie do Forza Vista, to wam pokażę, że jest normalnie drążek do zmiany biegów manualny. Ja sobie też teraz biegi zmieniam na skrzyni manualnej, czyli mam tutaj sobie sprzęgło i mam sobie H-shifter i sobie te biegi zmieniam, no nie? Ale zobaczcie, co się dzieje w Fordzie. Postać nie sięga nam do drążka zmiany biegów, tylko klika na jednej łopatce, której nie ma. Widzicie? Także tutaj twórcy Forzy Horizon 5 się nie postarali z tym samochodem, bo postać powinna sobie sięgać teraz do drążka zmiany biegów, a nie klikać łopatkę i w dodatku jedną. Tej łopatki tutaj nie ma. Za chwilę wam pokażę Forza Vista, przejdziemy sobie do garażu, pokażę wam, co z tym samochodem możemy sobie zrobić. W ogóle auto ma bardzo fajne różne tryby kontroli trakcji. I przy tym, kiedy ta kontrola trakcji jest odpalona, dzieją się z autem ciekawe rzeczy, to znaczy fantastycznie brzmi. No zaraz sobie przejdziemy tutaj jeszcze do tuningowni, to pokażę wam Forza Vista, jak to wygląda z tą kierownicą. To jest oczywiście niedopatrzenie, glitch albo lenistwo ze strony twórców. Zobaczcie sobie, wejdziemy sobie w tryb zdjęciowy i tutaj tej łopatki nie ma. Tam jest tylko takie ciemne miejsce przy kierownicy, ja nie wiem od czego to jest, ale to na pewno nie jest łopatka do zmiany biegów. I z drugiej strony też tej łopatki oczywiście nie ma. Jeszcze sobie rozjaśnimy trochę obraz, ale tam nic nie ma, tam jest tylko takie czarne miejsce, o, w tym, tak jak teraz mam centralnie, nie? Ale tam nic nie ma, to nie jest łopatka. I tutaj zobaczcie, jest także dźwignia do zmiany biegów i ta dźwignia, nie mogę bardziej przybliżyć niestety, ale to jest dźwignia do zmiany biegów ręczna, zwykła, manualna ze sprzęgłem skrzynia biegów, no nie? A w Fordzie jakoś tak to dziwnie jest zrobione. Tutaj pod maską mamy V6, zobaczcie, tak to wygląda. Nie wiem, czy jest turbo, czy jest doładowany, czy jest jakaś sprężarka, ale chyba nie. Chyba nie ma tu żadnego kompresora, nic takiego nie ma. Luksusowo to wszystko wygląda, ale zobaczcie, nie ma biegów, no ewidentnie jest to manual, nie? Chyba, że się mylę, chyba, że to jest jednak
automat. I tutaj mamy sobie takie, no, dużo przycisków, mega mi się to podoba, bardzo fajnie. Tutaj nawet mamy trzy pedały, prawda? Czyli mamy do sprzęgła, chociaż czasami ten skrajny pedał jest od hamulca ręcznego. Tylko że ten pedałek jest taki malutki, gdzieś tam z boku umiejscowiony, no nie? A tutaj mamy ewidentnie sprzęgło, hamulec i gaz. Ten taki duży, podłużny pedał od gazu sobie tutaj mamy. Zobaczcie, jeszcze sobie przybliżymy. No ewidentnie jest to sprzęgło, także mamy tutaj wersję ze skrzynią manualną, a postać zmienia nam biegi na opadce. No takie niedopatrzenie, które rzuciło mi się w oczy z racji tego, że jestem fanem tych Cadillaców i bardzo mi się podobają te samochody. Skoro jesteśmy w tuningowni, to przejdźmy sobie, zobaczmy jakie mamy opcje. Już sprawdzałem i tutaj niestety mamy taki standardzik. Możemy sobie dać spoiler ten regulowany i możemy sobie usunąć Blackwing. Właśnie, nie wspomniałem, że to jest wersja Blackwing tego Cadillaca. W standardzie jest też taki zwykły CT4 Cadillac, który ma tylko 2,7 litrowy silnik, czterocylindrowy. A tutaj mamy V6 3,6 litra. Nie pamiętam, który z tych Cadillaców przyspieszał od 0 do setki w 3,8 sekundy, ale chyba ten też był całkiem szybki. Nie chcę was teraz skłamać, to musicie sobie sami zobaczyć. Ten Cadillac jest tańszy od tego poprzedniego, którego żeśmy testowali, dlatego że kosztuje fabrycznie 60 tysięcy dolarów, a tamten kosztuje 90 tysięcy dolarów, także sporo więcej będziemy musieli dopłacić za więcej mocy i groźniejszy chyba trochę wygląd. Niewiele, no nie? Ten też jest taki dosyć groźny, ale już taki łagodniejszy. No dobrze, możemy sobie zainstalować tutaj oczywiście dystanse, jeśli byśmy chcieli. Ja teraz ten samochód mam obniżony. Jeździłem nim chyba z 2 godziny, powiem wam, po całym świecie. Naprawdę bardzo mi się podobają te samochody. Dobrze. I to mamy sobie zrobione. Niestety muszę zasmucić wszystkich fanów Cadillaców. Mamy tutaj tylko jeden dźwięk wydechu. Tutaj się nic nie zmienia, ja wam trochę zasłaniam teraz kamerką, ale zmieniam tutaj te opcje wydechów. Więc spokojnie możemy sobie zainstalować ten ostatni, który daje nam najwięcej zysku mocy. Mamy tutaj, aha, jest jakieś doładowanie, okej, są sprężarki, spoko. I możemy sobie do tego dorzucić system anti-lag, jeśli by ktoś chciał, ale ja myślę, że do tego samochodu raczej nie jest to potrzebne. Właśnie, jestem ciekawy, bo teraz mamy standardową skrzynię biegów. Jakbyśmy zainstalowali tą opcjonalną 10-biegową, to czy wtedy byłaby to wersja taka automatyczna, czy nie? O kurczę, mamy teraz 10 biegów, czyli tak jakbyśmy mieli w samochodzie, który ma automatyczną skrzynię 10-biegową. Te Cadillaki są oferowane z manualną 6-biegową albo właśnie automatyczną 10-biegową. Posłuchajmy teraz, jak to brzmi. O, ale żeśmy doładowali tej mocy. Muszę zmienić na standardowe ustawienie, dlatego że teraz nie wydobędę tego dźwięku charakterystycznego, jaki mamy w standardzie w tym samochodzie. Już się robi z niego driftowóz, kurde. Zauważyłem, że gdy zmieniam biegi z 4 na 5 na przykład, to słychać ten DSG fart. Jeśli nie wiecie, co to jest DSG fart, to jest takie pierdzenie przy zmianie biegów, kiedy silnik schodzi z wysokich obrotów na niskie i przerzuca się na inny bieg. W tym wypadku z 4 na 5. Posłuchajcie. Nie wiem, czy uda mi się to uzyskać, bo na manualu nie jest to takie proste i oczywiste.
ale posłuchajcie. Nie było teraz tego słychać, ale czasami jest takie i takie zrzucenie na te niższe. Nie potrafię tego odwzorować, bo to jest dosyć charakterystyczne, ale no dziwne, że taki dźwięk tutaj dodali do tego Cadillaca. Nie powinien on występować w skrzyni manualnej, to na 100%. Bo DSG Fart, DSG odnosi się do skrzyni automatycznej. Właściwie DSG to jest to zautomatyzowany manual, będąc taki bardziej ścisły. Ale wydaje z siebie takie ciekawe dźwięki podczas zmiany biegu. No i to tutaj mnie zastanawia, dlaczego ten dźwięk dodali do tego samochodu. Patrząc na to, że niewidzialnymi łopatkami zmieniamy biegi w skrzyni manualnej, to jestem skłonny brać pod uwagę to, że mogli się po prostu pomylić. Samochód podoba mi się bardzo i w samochodach, które mega lubię, nie lubię nic grzebać, lubię gdy są standardowe i pewnie jego sobie tak zostawię, ale zrobimy sobie go do driftu i zobaczymy jak lata, a powiem wam, że teraz go zresetowałem do ustawień fabrycznych i już można nim coś tam podriftować, także jestem bardzo zadowolony z tego samochodu. Dobrze, pokażę wam zaraz coś. Tutaj jesteśmy sobie na skrzyżowaniu, rzucamy sobie jedynkę. Można sobie bączki pokręcić, ale czy zrobimy jakiś taki ślizg na standardzie? Sowiutko. No i zrobiłem sobie jeszcze do driftu, pomalowałem na czerwony kolor i w czerwieni wygląda, myślę, że bardzo fajnie. Teraz tak na marginesie ten przód nam się ukazał taki bardziej właśnie kobiecy, bym powiedział. To jest kobieca wersja tych nowych Cadillaców, ten CT4. Nie, no i tak jest, ma ten agresywny wygląd, ale w porównaniu do tamtego Cadillaca, chociaż no jak patrzymy na oba gdzieś tam z daleka, to wyglądają identycznie, tak jak się przyjrzeć, to jednak mają jakieś tam różnice. Zainstalowaliśmy sobie tutaj turbo sprężarki z antylagiem, dlatego że będziemy driftować. I oczywiście mamy standardowy silnik, ale wow, turbo dziura jest spora. To są moje pierwsze ślizgi teraz. Jest fajnie, to jest standardowy silnik, ale po szóstka już spokojnie wystarcza do tego, żeby sobie podriftować. Sterowałem, ale muszę wam przyznać, że te takie samochody, z długie samochody, takie jak te, taka limuzyna można powiedzieć, bardzo fajnie się nimi driftuje tutaj w Fordzie, wbrew pozorom. Ale wiecie co, ścigałem się, żeby zdobyć ten samochód, ścigałem się jeszcze Mercedesem w Fordzie Horizon 5 i przesiadając się do tego Cadillaca, naprawdę miałem nie miałem wrażenia, że to jest jakieś takie duże auto. Nie ważyło jakoś, wiecie, mega dużo, no bo 1700 kg to nie jest jakoś sporo na taką wielką kobyłę, no nie? Samochody tej klasy potrafią ważyć sporo więcej. No i fura prowadzi się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Przynajmniej w Fordzie Horizon, przecież nie testuję tego samochodu w rzeczywistości, a może być zupełnie inaczej. Chociaż oglądałem sobie jeszcze zanim on pojawił się w Fordzie Horizon 5, ten samochód, to oglądałem sobie kilka jego testów i właśnie też sporo testerów podziwiało tego Cadillaca za to, że się prowadzi naprawdę bardzo dobrze i ma świetne osiągi właśnie pod kątem też tego launch control, które jest tutaj zainstalowane, te tryby jazdy, które mamy dostępne do tego Cadillaca. Także jestem ekstremalnie zadowolony, że w końcu mogę sobie nim polatać i serio, przed tym odcinkiem polatałem nim sobie chyba z 2 godziny, przejechałem z 300 km tutaj w Fordzie.
tak bardzo się cieszę, że on tutaj jest. Chociaż driftuje mi się nim na pewno gorzej niż tym CT5V, który mieliśmy ostatnio. Może musiałbym sobie tutaj coś z tym tuningiem porobić dodatkowo, ale to raczej nie jest auto, którym będę chciał driftować. Bardziej właśnie tamtym wcześniejszym Cadillaciem, ze względu na to, że... Ze względu na to, że on ma taki bardziej elastyczny silnik, łatwiejszy do driftowania. Tutaj jednak mamy dość mocno teraz zboostowaną jednostkę, no i ona jest mniej przewidywalna w moim odczuciu teraz. A i nie zrobiłem w sumie jeszcze tego, launch control, ale jak mam tak mocno zboostowany samochód, to launch control niewiele mi pomoże przy starcie. Jeszcze z oponami driftowymi i z ustawieniem typowo driftowym. Ja bym sobie ten samochód tutaj w Fordzie zrobił do wyścigów w klasie A na przykład. Cieszył się nim takim, jaki jest. Jego tam nie trzeba mocno tuningować do tej klasy A, on jest prawie wymaksowany. Także no tam parę części można sobie pokładać na jakąś moc czy coś. Może coś tam z prowadzeniem poprawić, żeby był taki, wiesz, competitive w stosunku do innych samochodów. I tyle. Przesterowałem. Także widzicie, że jest inny ten tył, trochę inny jest przód. To nie, te lampy są zwłaszcza z tyłu inne. Kurde, te boty mnie tutaj... Ja pierniczę, co tu się dzieje, ty? Ciekawe, czy tutaj mamy łopatki do zmiany biegu. Tutaj też nie ma łopatek. Cholera. Środek był chyba taki sam, nie? Ale ten Cadillac jest taki bardziej właśnie hardkorowy. Mimo że one wyglądają bardzo podobnie, to jednak się sporo różnią. Tamten jest taką bardziej cywilną wersją wśród tych dwóch Cadillaców. Mogliby dodać dwa zupełnie odrębne auta, bo one są mimo wszystko bardzo podobne do siebie. Większość osób pewnie ich nie odróżni nawet. A oba auta są fenomenalne, są po prostu fantastyczne. Teraz widzicie, nie, że te lampy z tyłu są inne. Jest dużo, parę takich stylistycznych różnic. Nie jakoś bardzo dużo, ale... Cóż, ja jestem podjarany. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku przy teście Cadillaca CT4V. Mam nadzieję, że wam się podobał, że miło spędziliście czas, że posłuchaliście czegoś ciekawego. Trzymajcie się, na razie, cześć!